Mnóstwo rzeczy w geometrii dotyczy dowodzenia twierdzeń o tym, jak skonstruowany jest świat. Żebyśmy mogli prawidłowo dowodzić twierdzeń o wszechświecie, musimy być bardzo ostrożni i jednocześnie bardzo precyzyjni, bardzo dokładni. I to zarówno w sensie matematycznym, jak również w sensie językowym. Musimy również bardzo precyzyjnie operować słowami. Tylko wtedy będziemy wiedzieli, czego dokładnie dowodzimy, co zakładamy i jak dedukujemy, czyli jak wyciągamy wnioski w trakcie przeprowadzania dowodu. Żeby poćwiczyć trochę precyzję słowa i dokładność dowodzenia, zróbmy parę ćwiczeń z działu definicje w geometrii. Proste AB i CD przecinają się w punkcie O w sposób pokazany na rysunku, czyli tu, punkt O. Prosta AB, prosta CD. Wybierz najbardziej dokładne i poprawne stwierdzenie dotyczące prostych prostopadłych spośród podanych poniżej. Mamy trzy twierdzenia i mamy wybrać najpoprawniejsze albo po prostu poprawne i z tych trzech albo z tych, które będą poprawne, wybrać to twierdzenie, które jest najdokładniejsze. No to po kolei. Prosta AB jest prostopadła do CD, jeśli dwie proste przecinają się tak, że miara kąta AOD jest równa mierze kąta BOC. Co nam mówi to stwierdzenie? Jeśli dwie proste przecinają się tak, że miara tego kąta jest równa mierze tego kąta, to prosta AB jest prostopadła do CD. Czyli z równości tych dwóch miar kątów wynika prostopadłość tych dwóch prostych. Sprawdźmy, czy to prawda. Jeżeli to prawda, to czy jest to wystarczająco dokładne twierdzenie? Proste AB i CD, widać na rysunku, to jest prosta AB, czyli prosta, na której leżą punkty A i B. To jest prosta CD, czyli prosta, na której leżą punkty C i D. Miary kątów AOD, AOD, czyli to jest ten kąt. I kąt BOC, BOC, czyli ten kąt. Czyli pierwsze stwierdzenie mówi, że jeżeli te proste przecinają się tak, że miara tego kąta jest równa mierze tego kąta, to te dwie proste są prostopadłe. Czy to jest prawda? Według mnie to nie jest prawda. Na tym rysunku widać, że zadziałałoby stwierdzenie odwrotne, czyli jeżeli to są proste prostopadłe, to miara tego kąta jest równa mierze tego kąta, rzeczywiście, ale w drugą stronę nie musi to zawsze działać. Jest to dosyć niedokładne stwierdzenie, bo możemy narysować takie dwie przecinające się proste. Narysujemy sobie te same cztery punkty. Punkt O, piąty jako przecięcie. Tu jest punkt B i tu jest punkt D. I teraz miara kąta AOD jest równa mierze kąta BOC. Te dwa kąty mają równe miary, ale nie wynika z tego wcale, że te czerwone proste są prostymi prostopadłymi. Czyli to twierdzenie nie jest prawdziwe. Spróbujmy drugie. Prosta AB jest prostopadła do prostej CD, jeśli dwie proste nigdy się nie spotykają. Czy to jest poprawne stwierdzenie? Jeżeli tak, to czy jest wystarczająco dokładne? Jednym z elementów prostopadłości dwóch prostych jest punkt przecięcia. Dwie proste prostopadłe zawsze spotykają się w punkcie, który na tym rysunku jest zaznaczony jako punkt O. Jeśli dwie proste nigdy się nie spotykają, to zdecydowanie nie mogą być prostopadłe. Jeżeli leżą w jednej płaszczyźnie, to są równoległe, ale na pewno nie są prostopadłe. To jest po prostu błędne twierdzenie i tego na pewno nie zaznaczymy. Spróbujmy trzecie. Prosta AB jest prostopadła do prostej CD, jeśli dwie proste przecinają się tak, że kąt AOD jest kątem prostym. I to chyba jest prawda. Zastanówmy się, co to jest kąt AOD. Kąt AOD to jest ten kąt. To jest kątem między tymi dwoma prostymi. I jeżeli to jest kąt prosty, to na pewno prosta AB i prosta CD są prostopadłe. To jest twierdzenie jak najbardziej prawdziwe i jest jednocześnie wystarczająco dokładne, żeby nie trzeba było niczego tutaj dopowiadać. To jest prawidłowa odpowiedź. Sprawdzamy. Następne zadanie.
Troje uczniów próbuje zdefiniować, co to jest odcinek. Czy potrafisz dopasować komentarze nauczyciela do definicji? Tutaj mamy definicję każdego z trójki uczniów. Tutaj mamy komentarze nauczyciela. Jeżeli złapiemy myszą, to możemy je przeciągać tak, żeby odpowiadały konkretnym definicjom. No to poprzeciągajmy. Pierwsza definicja. Duru twierdzi, że odcinek jest prostą, łączącą dwa punkty końcowe. Myślę, że stwierdzenie, że odcinek jest prostą, już powoduje, że to jest zwyczajnie nieprawda. Odcinek to odcinek, a prosta to prosta. Są to dwie zupełnie różne figury, który komentarz można dopasować do takiej definicji. To, co napisałeś, jest prawdą, ale nie jest to poprawna definicja. To się nie zgadza, bo to nie jest prawda. Odcinek nie jest prostą. Miałeś na myśli termin współliniowy. Też chyba nie bardzo. Myślę, że rozumiesz pojęcie, ale musisz być ostrożniejszy w doborze słów. I tu bym się zgodził. Gdyby do tej definicji dołączyć słowo na przykład elementem prostej, odcinek jest elementem prostej, łączącym dwa punkty końcowe, to byłoby ok. To jest według mnie poprawny komentarz. Druga definicja. Oliver twierdzi, że odcinek występuje wtedy, gdy wszystkie trzy punkty znajdują się na jednej prostej. Mamy prostą w tej definicji, mamy trzy punkty. Jeżeli mówimy o punktach w związku z definicją odcinka, to najczęściej mamy na myśli jego początek i koniec, albo dwa końce. Tutaj występują trzy punkty, coś tu się nie zgadza. To, co napisałeś, jest prawdą, ale nie jest to poprawna definicja. Półprosta pasowałaby również do twojej definicji. Chyba nie. Miałeś na myśli termin współliniowy. To by mogło pasować. Wszystkie trzy punkty znajdują się na jednej prostej. Możemy o takich trzech punktach powiedzieć, że są współliniowe, leżą na jednej prostej. I to by pasowało. Trzecia definicja. Odcinek jest częścią prostej, nie jej całością. Ten komentarz jest poprawny. To, co napisałeś, jest prawdą, ale nie jest to poprawna definicja. Półprosta również pasowałaby do tej definicji. No i to się zgadza. Odcinek jest częścią prostej, jak najbardziej. Nie jest jej całością, jak najbardziej, ale to jest mało dokładna definicja. W tych ćwiczeniach chodzi nam o to, żeby definicje były poprawne, ale również, żeby były wystarczająco dokładne, jak najbardziej dokładne, jak tylko się da. Tej definicji brakuje dokładności. Odcinek jest częścią prostej, zgadza się, nie jest jej całością, też się zgadza, ale to nie wystarczy, żeby zdefiniować odcinek. Półprosta również pasuje do tej definicji. Też jest częścią prostej i też nie jest jej całością. Czyli tutaj brakuje nam odrobiny dokładności. Sprawdzamy odpowiedź. Troje uczniów próbuje zdefiniować, co to jest okrąg. Czy potrafisz dopasować komentarze nauczyciela do definicji? I znowu mamy trzy definicje, trójki uczniów i trzy komentarze. Definicja Duru. Zbiór wszystkich punktów na płaszczyźnie, które znajdują się w tej samej odległości od pewnego danego punktu, który nazywamy środkiem, środkiem okręgu. No i prawidłowo, nic tej definicji nie można zarzucić. Myślę, że to jest pasujący komentarz. Jest to rzeczywiście zbiór wszystkich punktów na płaszczyźnie, które znajdują się w tej samej odległości od środka, od pewnego punktu. W tej definicji występują wszystkie potrzebne elementy. Jest poprawna i jest wystarczająco dokładna, żeby zdefiniować okrąg. Następna. Oliver twierdzi, że okrąg to zbiór wszystkich punktów w przestrzeni 3D, które znajdują się w tej samej odległości od punktu środkowego. 3D, czyli przestrzeń trójwymiarowa. W przestrzeni 3D, jeżeli w ten sposób zdefiniujemy figurę geometryczną, to wyjdzie nam z tego sfera, czyli powierzchnia kuli. W pierwszej definicji bardzo ważne jest słowo na płaszczyźnie. Okrąg jest figurą płaską, występuje na płaszczyźnie. Jeżeli przeniesiemy się z taką definicją do przestrzeni trójwymiarowej, to z okręgu zrobi nam się sfera, czyli tutaj brakuje dokładności. Reszta definicji jest całkiem poprawna. Punkty, które znajdują się w tej samej odległości od punktu środkowego, od punktu, który nazywamy środkiem. Jest ok, ale brakuje dokładności w pierwszej części definicji. I myślę, że to jest pasujący do tej definicji komentarz. Wydaje się, że mylisz okrąg z kulą. Dokładnie powiedziałbym, że ze sferą. Kula jest figurą, nazwijmy ją pełną, która ma pełny środek. Natomiast sfera jest powierzchnią kuli. Punkty znajdujące się w tej samej odległości od punktu środkowego to sfera w przestrzeni 3D. Gdybyśmy mówili o kuli, to w tej definicji musiałoby być powiedziane, że punkty, które znajdują się w tej samej lub mniejszej odległości od punktu środkowego, czyli do komentarza nauczyciela możemy dorzucić jeszcze swój komentarz, który mógłby brzmieć na przykład: wydaje mi się, że mylisz sferę z kulą. Tak czy inaczej, ten komentarz pasuje najbardziej do tej definicji. I definicja trzecia. Carlos twierdzi, że okrąg to doskonale okrągła figura. Na słowo okrąg i słowo okrągła
są bardzo podobne. Tutaj na pewno kierunek rozmyślań się zgadza. Natomiast doskonale okrągła figura jest stwierdzeniem dosyć nieprecyzyjnym. Również o kole moglibyśmy powiedzieć, że jest doskonale okrągłą figurą. Również o kuli i o sferze moglibyśmy powiedzieć, że są doskonale okrągłe. Tej definicji na pewno brakuje dokładności. Myślę, że to jest dobry komentarz. Twoja definicja musi być bardziej dokładna. Prawidłowo. Troje uczniów próbuje zdefiniować, co to jest odcinek. Czy potrafisz dopasować komentarze? Ruby twierdzi, że dwa punkty zwane końcami oraz wszystkie punkty znajdujące się w linii prostej między tymi punktami. No i chyba się zgadza. Odcinek jest częścią prostej, ograniczoną dwoma punktami. Na te punkty mówimy końce odcinka i wszystko, co jest między nimi, to wszystko razem, to jest odcinek. I chyba... cudownie dobra robota pasuje. Shriya twierdzi, że prosta między dwoma punktami. Jeżeli między dwoma punktami, to nie może być prosta. Prosta jest nieskończona w jednym i w drugim kierunku, więc nie może leżeć pomiędzy punktami. Rzeczywiście odcinek leży pomiędzy dwoma punktami, ale tutaj brakuje dokładności. Ja myślę, że ten komentarz pasuje. Twoja definicja wydaje się poprawna, ale brak jej matematycznej precyzji. Trzecia definicja, wszystkie punkty znajdują się w jednakowych odległościach od pewnego punktu P. Jeżeli punkty znajdują się w jednakowej odległości od jakiegoś punktu, to na płaszczyźnie dwuwymiarowej jest to okrąg, w przestrzeni trójwymiarowej jest to sfera, tutaj znowu mamy kulę. Można takie definicje również dopasować do przestrzeni o większej ilości wymiarów niż 3. Wtedy będziemy mieli jeszcze trochę inne figury, ale tak czy inaczej nie ma to nic wspólnego z odcinkiem. Myślę, że to jest dobry komentarz. Miałeś na myśli okrąg albo sferę. Gdyby miała być kula, to tutaj musiałoby być powiedziane w jednakowych lub mniejszych odległościach od pewnego punktu. Okej. Okay.